Zobaczcie, granica pomiędzy Belgią a Holandią. Najdziwniejsza granica. Raz możesz być w Holandii, a raz możesz być w Belgii. Także już jedziemy do Holandii z przepięknej Belgii, a pokażę Wam, co tutaj jest ciekawego w tym miasteczku. Warto zwiedzić, warto zobaczyć. Takiej granicy jeszcze nie widzieliście. Drogi czytelniku, napisałam tę książkę z myślą o każdym, kto ma problemy bólowe pleców lub chce się przed nimi uchronić w przyszłości. To historia mojego powrotu do zdrowia i przewodnik dla Ciebie. Jak się nie poddawać? Jak znaleźć w sobie siłę do ćwiczeń? I jak robić to w sposób, który pomaga, a nie szkodzi? Książkę możesz kupić już teraz, bez kosztów wysyłki. Wystarczy kliknąć na link pod filmem. W którym niektóre domy są po stronie belgijskiej, a niektóre domy po stronie holenderskiej. A teraz robimy deseczkę. Pół mojego ciała znajduje się w Belgii, natomiast pół mojego ciała znajduje się w Holandii. Tutaj zobaczcie, pół domu jest w Holandii, a pół domu jest w Belgii. No i dotarliśmy do Rotterdamu i tutaj pierwsze domki, takie cube houses. No i nie omieszkałam zabukować nam noc w takim domku, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda to w środku. A tak wygląda w środku od podwórza. A tak wyglądają dachy tych domków. No i schody w dół, teraz schodzimy. Poniedziałek rano, witam Was z Rotterdamu i pokażę Wam dzisiaj cały Rotterdam. Jesteśmy przed ogromnym centrum handlowym. Ja mam gumę założoną powyżej kolan i pokażę Wam pierwsze ćwiczenie. Odwodzenie raz jednej, raz drugiej nogi na zewnątrz. Po paru powtórzeniach, jeżeli już czujecie napięcie na bocznej części Waszych bioder, zewnętrznej strony pośladka, Waszej zewnętrznej strony łuk, możecie lekko przysiąść i pochodzić. Trochę w jedną stronę i trochę w drugą. Dzisiaj cały dzień zwiedzania. Rotterdam jest dużym miastem. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać i że dużo Wam pokażę. Także let's go na miasto! Handlowe w Rotterdamie, ale widzę, że najładniejszy tutaj jest sufit. Od zwiedzania będziecie mieć już zmęczone nogi, możecie rozciągnąć tylną część. Lekko noga ugięta, położona gdzieś wyżej i pochylamy się do przodu. Pamiętajcie, plecy proste. Trzymamy przynajmniej 10-15 sekund. Jedna noga, palce zadarte. Następnie zmieniamy i druga noga, lekko ugięte kolano. Pochylamy się. Trzymamy. Jesteśmy przy porcie w Rotterdamie i zaraz idziemy zwiedzać kolejne miejsca. Poćwiczymy w chodzie nasze pośladki, czyli idziemy do przodu, zostawiamy nogę i spinamy pośladek. Małe kroczki, nie wyginajcie się, tylko napinajcie pośladek i idziemy. W tym tempie ciężko by było zwiedzić cały Rotterdam, ale bardzo dobre ćwiczenie na pośladek. No to idziemy dalej zwiedzać. Kiedy już pochodzimy trochę, rozciągnęliśmy tył, teraz czas rozciągnąć przód. Złapcie stopę, wypchnijcie leciutko biodra, skierujcie piętę w stronę pośladka, wyprostujcie cały tułów, kolana trzymacie razem i rozciągacie przednią część uda. Przyda nam się jeszcze do zwiedzania Rotterdamu. Właśnie jesteśmy na moście.
Także znany most łączący oba brzegi rzeki w Rotterdamie. Po rozciągnięciu jakieś 10-15 sekund jednej nogi, przejdźcie do rozciągnięcia drugiej nogi. Pamiętajcie, kolana razem, biodra lekko do przodu, tułów wyprostowany, pięta w stronę pośladka. Trzymamy. Kiedy już lekko rozciągniemy, jesteśmy gotowi na dalszą drogę. Druga część za rzeką jest bardziej taka komercyjna, wysokie biurowce. Teraz mamy pozycję praktycznie w klęku. Kolana są uniesione nad podłogę. No i teraz robimy sidewalk, czyli ręka i noga idą w jedną stronę i przekładamy w drugą. I następnie wracamy. Ciężkie ćwiczenie na core, ciężkie ćwiczenie na nasz brzuch i ciężkie ćwiczenie na boczną część ud. Nie wiem, czy będę miała siłę dalej zwiedzać Rotterdam. Bardzo ładne, spokojne miejsce po drugiej stronie rzeki. Tam się znajduje stare miasto, a tutaj wysokie budynki, hotele, biura. A na wielkim krasnoludzie unoszenie nóg do góry. Tak jak na wielkiej piłce można, tak samo na wielkiej stopie krasnoluda oprzeć się, wesprzeć swój kręgosłup, czyli położyć brzuch i unosić nogi, spinając przy tym mocno pośladki i pracując na nasz pośladkowy wielki. Super ćwiczenie. Widzę, że pogoda się również zmienia. Mam nadzieję, że znowu nie zacznie padać, więc szybko jedziemy i pokażę Wam następne części Rotterdamu. Jesteśmy w centralnej stacji kolejowej w Rotterdamie i pokażę Wam ćwiczenie. Od razu uginanie nogi i przyciąganie do środka. Bardzo dobre ćwiczenie na wewnętrzną stronę ud. I z przykrością muszę stwierdzić, że zastał nasz deszcz przy zwiedzaniu. Także mam nadzieję, że zaraz przejdzie i będziemy mogli dalej pokazywać Wam to cudowne miasto. A ja zmienię nogę i to samo zrobię na drugą nogę. Czyli trochę stajemy od, unosimy nogę i przyciągamy do środka. Okej, trzymajcie się. Żegnamy się już z Rotterdamu. Niestety spadł taki deszcz, że już dalej nie możemy zwiedzać na zewnątrz. Jesteśmy w metrze, jedziemy już do naszego samochodu i udajemy się w stronę Amsterdamu. Także dziękuję Wam za oglądanie mnie w Rotterdamie i zapraszam do Amsterdamu. Jeżeli chcecie obejrzeć inne odcinki z innych państw, z innych miast, to zapraszam na kanał Sprawni Polacy. Tam możecie subskrypcji dokonać i kiedy ukażą się nowe odcinki, będziecie powiadamiani. Także do zobaczenia w Amsterdamie.